Przed nami przystanek numer 1 podczas organizacji, czyli Action, żeby kupić wszystko do organizacji. Kocham takie sytuacje, gdy trzeba po prostu wszystko kupić, żeby coś zrobić. I mamy godzinę. Tak, mamy godzinę, bo Mikołaja położyliśmy spać. W Actionie to bardzo mało, ta godzina. Bardzo mało. Musimy zawsze biec. Mamy tylko godzinę. Najgorsze, że zrobiłyśmy sobie taki wykrój szuflady, żeby poukładać wszystkie pojemniki. Zapomniałyśmy go w domu. Nie mam pytań, nie? No ale cóż, trudno, jak się nie ma, ale co się lubi. Ale mamy ten wykrój zrobiony. No, w głowie go trzymam. Tak, wykrój został sobie i leży w domu. Lampa. Przeładna. Ja tu przyszłam w konkretnym celu i ja go załatwię. Ja nie będę kupowała więcej o pojemniki do lodówki. Pojemnik połamałam. Wiesz, co zrobiłam ostatnio z pojemnikiem do lodówki? Nie. Słuchajcie, zmiana opcji i to może być fenomenalny pomysł dla wszystkich. Ponieważ miałyśmy używać zwykłych pojemników, ale słaby wybór i niespecjalnie wyglądają i stwierdziłyśmy, że może całkiem ciekawą opcją byłyby pojemniki do lodówki. One nie tracą miejsca, są praktycznie prostopadłe, więc sobie zagospodarujemy szufladę i mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę. Będziemy mieć koszulkę, bo tylko 4 są. A mi się te podobają. No tak, ale wiesz, żeby poukładać w szufladzie, no bo nie wiem, czy 2 takie ci zmieszczą, a to są na długo. Mam metrówkę, będziemy mierzyć tutaj na podłodze. Asia, ja nie mam takiej dużej szuflady, naprawdę. Mi się wydaje, że masz bardzo dużo. Nie, nie mam takiej dużej szuflady. Ale tam jeszcze mamy te akrylowe. No tu już się zmieści. 71 mamy dotąd. Ale sprawdzimy jeszcze na 33. No, żeby chociaż... 33. No way. Nie ma opcji. Ten plus ten, jakby. No to daje jeszcze 77. Ja idę po te akrylowe i zobaczymy, dobra? Mhm. O nie, w windach u nas tak pachnie. Nie, nie, to już wiem skąd. I ten obcas, ten obcas. Jak się nazywają te? U nas tak w windach pachnie. Fajnie. Asia, popatrz, świecące laski cukrowe. Pojemnik. Patrz, jaki słodki pojemnik. Jaki ładny pojemnik, chcę go. Powiedz, że jest tylko jeden. Znając życie, jest tylko jeden. Nie, dużo. Chcę 2. Fajne, jak Griswold. Gdzie te? Tu. O, jaki fajny kubek, taki wiesz. Nie, a jednak nie. Te są piękne. Bo z ciastkiem jest dużo. Ale to jest taka mikroskopijna kawa. Na Baby Chino. Baby Chino, no ale Mikołaj jeszcze za mało. To, ale popatrz, zastanawiam się nad półmiskiem na sałatkę jarzynową. O, Jezus. Patrz, jak ładne te. Nie, właśnie ten liść to jest? To nie taki drenifery, nie? To by było bardzo ładne. Patrz, aż to jest. Myślisz, takie 2? Nie, na przykład na uszka. No. Fajne. Wezmę. Nie wiem, co to jest, ale też nie wiem, czy czego nie potrzebuję. Co to jest? Powiedz mi, podkład. O nie, to tego nie potrzebuję. Co to jest? Było, minęło. O, świece bardzo błyszczą. Ja... Jezus! Patrz, złote świece, Asia, patrz. Chciałam tą część. Asia, patrz. Na stół wigilijny? Nie pachnie. Pachnie. Nie pachnie. Pachnie. Nie pachnie. Popatrz. Może mieć świecę teraz ze stojakiem. No. Jak Gryzoldy. Czekaj, bo jeszcze... Będę miała do świeczek. Zapłacę te 1000 zł. No. A zapłacimy je zakupy?
Nie. Wszystko jedno, daj. Ja tylko mam dużo wiskasów. Nie ma problemu, dawaj. Ktoś jeszcze? Wróciłyśmy późno, także jutro pokażę wam moje zakupy z Action. Kupiłam już takie świąteczne rzeczy i będzie też zapowiedź jakichś najbliższych rolek DIY, jeżeli chodzi o święta, bo w tym roku stwierdziłam, że mocno na to stawiam. Mam kilka mega pomysłów, także mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować na dniach i jak najszybciej wam je pokazać. A tymczasem przychodzę do was z wieczorną pielęgnacją, ponieważ jak widzicie, moja skóra wygląda naprawdę bardzo dobrze. I w porównaniu do tego, co było kiedyś, tutaj postaram się znaleźć jakieś zdjęcie. Aktualnie uważam, że moja pielęgnacja naprawdę jest na wysokim poziomie. Używam różnych produktów, te produkty między sobą uzupełniam i staram się je używać w taki sposób, aby je potęgować wzajemnie, a nie żeby się dezaktywowały. Paradoksalnie jest to bardzo ważne. Ja myślałam do jakiegoś czasu, że byle co nałożę na twarz i będzie okej, bo przecież cokolwiek robię. Na jedno to jest racja, bo lepiej robić cokolwiek niż nie robić nic. Natomiast jeżeli już zaczynamy się w to wszystko wgłębiać i chcemy, aby ta nasza pielęgnacja była naprawdę efektywna, no to warto zwrócić uwagę na produkty, żeby je między sobą łączyć. I ja wiem, że to jest trudne, ja się cały czas tego uczę, natomiast stwierdziłam, że fajnym pomysłem będzie dawać wam tutaj takie gotowe zestawienia kosmetyków, produktów, które możecie używać na przykład jednego dnia taki zestaw, drugiego dnia taki zestaw i wtedy będziecie miały uzupełnioną tą pielęgnację i jakby swoje problemy niwelowane z wielu źródeł i wieloetapowo. I dzisiaj przychodzę do was z takim zestawieniem odmładzająco wyrównującym koloryt i mam tutaj trzy produkty. Przy okazji ich nakładania pokażę wam ten mój masaż twarzy, o którym wam trąbię już jakiś czas długo, więc będę wam mówiła, jak ja to robię po prostu, ile razy, co i jak, więc po kolei. Na początek mam dla was dwa rodzaje serum i oczywiście są to serum znakomi i mamy tutaj witaminę C oraz serum hialuronowe. Te dwa produkty fantastycznie się uzupełniają. Witamina C jest potęgowana jeszcze przez kwas hialuronowy. Witamina C ma po prostu nam ujednolicać koloryt, tworzyć taki efekt na naszej twarzy, który wygląda, że nasza twarz jest bardziej wypoczęta, wyspana, rozjaśniona, rozświetlona i wręcz promienna. Natomiast kwas hialuronowy ma nam skórę nawilżać, przede wszystkim działać na zmarszczki, spłycać je, wyrównywać i te dwa produkty rewelacyjnie nakładać razem. I ostatni produkt, który nakładamy na samym końcu, proteinowy krem do skóry atopowej, bo wiem, że ogląda mnie bardzo wiele alergiczek i fajnie jest tutaj wrzucić czasami kosmetyk, który będzie też przeznaczony dla osób, które mają problemy z tą skórą i nie jest ona łatwa i przede wszystkim wam nie jest łatwo znaleźć produkty, które będą się sprawdzać i będą dla was bezpieczne, nie będą uczulać i nie będą tworzyły odwrotnego efektu do zamierzonego. I od razu wam mówię, że oczywiście marka Nakomi z okazji Black Friday ma również swoje promocje i z moim kodem rabatowym, który tutaj się wyświetla, ja wam daję go też w opisie, warto sobie go przekopiować, macie zniżkę z okazji właśnie tego wyprzedażowego czasu, wyprzedażowego tygodnia. Zacznijmy od fajnych zakupów przedświątecznych dla naszej skóry i może to będzie takie postanowienie na grudzień, na wasz taki kalendarz adwentowy, żeby codziennie zadbać o siebie i o tą swoją skórę. Witamina C ma formę takiego kremu i to jest bardzo przyjemna forma. Ja generalnie nakładam witaminę C tutaj na policzki, na nos, na brodę przede wszystkim, bo tutaj mam najwięcej jakichś tam przebarwień i efektu, gdzie moja skóra nie jest jednolita, więc
też możecie sobie działać z pielęgnacją właśnie tak, że dajecie produkty, które są potrzebne na danych partiach skóry. Na przykład na nosie macie poszerzone pory, więc tam nakładamy produkty, które mają nam te pory zwężać. Tam, gdzie macie przebarwienia, nakładamy produkty, które są właśnie przeznaczone, aby te przebarwienia niwelować. Tam, gdzie macie wysuszoną skórę bądź zmarszczki, nakładamy produkty przeciwzmarszczkowe, no i na całą skórę nakładamy produkty nawilżające. Mój masaż skóry, masaż twarzy, zaczynam po prostu od rozmasowania szyi w kierunku karku. I pamiętajcie o tym, aby kark rozmasować również. Ja mam gęsią skórkę, naprawdę to tak na mnie działa, że nie wiem czy widzicie, mam nadzieję, że to będzie widać, jaką mam gęsią skórkę. Bardzo lubię to robić. Rozmasowujemy sobie szyję, robimy to trochę mocniej. Dzięki temu po prostu odprężamy sobie siebie. Po prostu odprężamy siebie, chociaż mój wyraz twarzy teraz był bardzo stresujący. Natomiast później rękami wjeżdżam we włosy i również cały skalp, całą głowę również masuję i od tego zaczynam. Tak ja będę Wam to mówiła nie jak masażysta na kursie, tylko jak koleżanka koleżance i zawsze Wam to mówię. Następnie musimy zrobić taką rzecz. A jeżeli nie robicie takiej rzeczy, to ja przyniosę ten niesamowity kamień, o którym bardzo często wspominam. I ten kamień również może Wam pomóc. Ja tutaj mam akurat kamień marki Fluff i on jest również dostępny w drogerii Namera, ponieważ kod rabatowy, który Wam podałam, jest obowiązuje na wszystkie produkty właśnie w tej drogerii. Tam znajdziecie marki takie jak Fluff, Nakomi, Holify, Nakomi Next Level, Trust My Sister, Elysium, także te produkty do paznokci, hybrydy, tytany, żele, wszystko tam znajdziecie, więc warto sobie tam wejść i zrobić zakupy takie, jak to mówią, uzupełnić stany magazynowe w swoim domu i w swojej pielęgnacji. Dobrze, zacznę bez kamienia, ponieważ zazwyczaj robię to rękami. Układamy palce tak i ciągniemy te palce zgodnie z naszą żuchwą, zahaczając dolnym palcem wskazującym, dolnym palcem, ponieważ on jest z dołu, palcem wskazującym tutaj, żeby sobie wyostrzyć tą żuchwę. I rozmasowujemy w ten sposób. To robimy 15 razy. Możecie sobie pisać. Następnie, gdy ten ruch mamy wykonany, robimy ruch tak i zjeżdżamy tutaj zgodnie. I to również na każdą stronę robimy 10 razy. Następnie bierzemy dwa te palce i ja rozmasowuję sobie ten podwójny podbródek, po prostu rozjeżdżając go, wszystko naciskamy dość mocno. Musimy czuć taki delikatny ból, wtedy wiemy, że te mięśnie pracują. Wiadomo, nie ma to sprawiać dla Was dyskomfortu, natomiast macie czuć ten ruch. Nie głaszczemy się, tylko napieramy na mięśnie. To jest bardzo ważne, bo inaczej ten masaż jest po prostu bezsensowny, no nie? I to też robię 10 razy. Następnie ten sam ruch. Policzek mamy po środku, natomiast tutaj mamy pod kością policzkową i nad kością policzkową drugi palec. I to robimy jednocześnie również 15 razy, zatrzymując się tutaj i robiąc taki ruch posuwisty, wibracyjny, wiecie, w ten sposób. Następnym elementem to są te zmarszczki marionetki, czyli jedziemy do góry, tutaj i w ten sposób. Zatrzymujemy się na tych zmarszczkach, które powodują, że wyglądamy o wiele starzej niż faktycznie jesteśmy. I to rozmasowujemy również ciągnąc poniżej kości policzkowych w kierunku ucha. Następnie taki ruch. To robimy 10 razy. Zmarszczki nad ustami. To nie wygląda dobrze, natomiast fajnie działa. Ściskamy po prostu usta i
jakby masujemy, naciągając trochę. Okej. Podciągamy poliki do góry. Ja tutaj sobie liczę jakieś 15 sekund, po prostu 20. Przejeżdżam przód, tył 10 razy, tak umówmy się. W ten sposób. Następnie tym samym ruchem tutaj te zmarszczki mimiczne koło oczu. Następnie dwa palce i jedziemy. Nad okiem i pod okiem. To również robimy 10 razy na zmianę z tym, więc macie tutaj na przykład, nie wiem, 5 razy przejeżdżacie w ten sposób, robicie raz, 5 razy, raz, 5 razy i to powtarzacie 10 razy. Na drugą stronę identycznie, żeby nie być koślawym, jak to się u mnie mówiło, to rozrobię sobie tutaj tak samo. I teraz knykciem rozmasowywujemy tutaj nad okiem. O, widzicie? Zatrzymując się i jak się nam, jak mamy łuk brwiowy, jedziemy do góry. Przód, tył, przód, tył. I ponownie przytrzymujemy tą skórę. Okej. Nos. Kończę masaż takim ruchem tutaj góra-dół, za uszami również masując tą linię żuchwy, żeby była bardziej ostra. Kwas hialuronowy, znaczy serum z hialuronowe 10% i ono ma już taką, widzicie, konsystencję bardziej płynną. I zrobimy sobie to wszystko jeszcze raz. I na sam koniec dajemy krem nawilżający. I ja tutaj mam krem z proteinami. Proteiny działają jak plaster nawilżający. Pomagają w zatrzymaniu wilgoci wewnątrz skóry, więc fajnie jakby nałożyć to na całą skórę po tej pielęgnacji, którą pokazałam Wam chwilę temu. Ma klasyczną konsystencję. Oczywiście bardzo ważne, że całą taką pielęgnację robimy na suchą, oczyszczoną, dobrze umytą skórę. Stonizowaną wcześniej. Gdy masaż jest zrobiony, rano skóra wygląda na zdecydowanie bardziej wypoczętą, ponieważ uruchomiłyśmy mięśnie, pobudziłyśmy krążenie. Jak widzicie, że jestem czerwona, to od pocierania taką mam skórę po prostu. To krążenie jest pobudzone, ta skóra naprawdę dostała taką zastrzyk energii, dawkę nawilżenia, dawkę substancji odżywczych, które dzięki masażowi też lepiej się wchłaniają. Wprowadzamy je doskonale w skórę, miejsce w miejsce. Każdy kawałeczek skóry jest po prostu odpowiednio nawilżony i odżywiony. Dlatego ja Was bardzo serdecznie zachęcam do robienia takiego masażu. Mam nadzieję, że Wam powiedziałam, możecie sobie to rozrysować. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zrobicie sobie takie notatki i wrócicie do mnie na przykład za tydzień, gdy ten masaż będziecie robić regularnie. Wróćcie pod ten film i dajcie znać w komentarzu, jak się to u Was sprawdziło. Wrócę do Was z tymi zakupami jutro, a tymczasem idę robić rogale świętomarcińskie, które pojawią się w kolejnej książce kucharskiej. Idę do chłopaków na dom.
A jeszcze od razu wam się pochwalę, bo założyłam już pościel świąteczną. Nie mogłam się powstrzymać i już mamy taki w sypialni mega świąteczny klimat. Krzysiak tu wszedł, gdy już położyłam poduszki, koc i laski cukrowe, bo ubieraliśmy razem pościel, to powiedział, że wygląda to jak sypialnia świętego Mikołaja. Gdyby tego świętego Mikołaja przykryć kołderką, to właściwie byłoby 1:1 jak dla mnie, ale powiem wam, że pościel jest rewelacyjna. Ja wam dodawałam ją na Instagramie, dodam ją dzisiaj jeszcze raz, ponieważ naprawdę, naprawdę warto. Jest przemilusia, przedelikatna, mega cieplutka, taka bardzo gruba, ona jest 100% bawełniana. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać w pralce. Natomiast kolory są takie intensywne, soczyste i wygląda naprawdę bardzo ładnie i przede wszystkim jest taka delikatna w dotyku, także będzie się pod nią super spało. Kto będzie ćwiczył? Mama. O, pływasz? Czy ty pływasz? Trzymaj się mocno. Mama idzie do góry. I... Jej! Tatę do tego zaprzęgniemy. Muszę mieć... Ojej. Oła! Uwaga, trzymasz się. Gotów. Hops. A co ty? O ty! Żeby mamie takie pierdzioły robić? O, jak szybko! Chodź, bierzemy tatę, żeby zrobił pompki z obciążeniem. Popatrz, tata, jak my robimy, to pokażemy mu najpierw, co na to. No. Pokażmy mu go. Tata, patrz. Jest takie obciążenie. No. Tu się obciążenie chwyta. I do góry. Wow. Dobra, zobaczymy, ile tata zrobi. Teraz tata. Wow. Bierz tatę za rękę i zobaczymy, ile tata zrobi z obciążeniem. Mama dała radę 2 razy. Przerwą między jednym a drugim razem. Czekaj, teraz się musi położyć. Trzymasz się? O rany, to ciężkie ten chłopak jest. Trzymaj się mocno. Z tym obciążnikiem. To jest porządny obciążnik. A ten jest lżejszy. Oh. Chodź Mikosław, robimy to ciążenie, taty! Wskakuj! No. Trzymaj się! Mia. A co pan tam robi? Zrobisz pług. Ja to nie wiem, jak to jest pług. To musi zjeść, bo Mikołaj musi mieć miejsce. Dobra, pokaż mi pługa. Tata, trochę się przesuń. Zdaj, bo musi mieć miejsce. Chodź Mikołaj. Chodź tu, na plecy. Do mamy. Na plecach. I nogi do mamy. Tata się przesunął już. No. Tu się boisz.
Ja nie wiem, że wygląda pół. No to nie wiem, że wygląda pół, ale to się musi położyć, bo to jest... Ja się muszę położyć? To jest, dla mnie idealne ćwiczenie, no. Leżę. I co dalej? Teraz nogi do góry. Nie, Mikołaj? Ale... Krzysztokolwiek, pompki dzisiaj robisz. I nogi tak, za głowę. Ty przecież tak złami kręgosło! Joga dla trójki. No. To 15 kilo dodatkowych. Robi różnicę, nie? Piersi ci się spłaszczą. Ratuję twoje piersi. Zaczynamy zimę i powoli rok ma.